Dzień dobry. Wracamy dzisiaj w Ewangelii do tekstu z niedzieli o tym, że ktoś na polu, które zostało obsiane dobrym ziarnem, posiał chwasta. Chciałbym się skupić tam na jednym zdaniu. Kiedy ci ludzie przychodzą do tego gospodarza z tym alertem, że przepraszam, ktoś tam nasiał tego chwastu i pytają, czy mają wyciąć, to ten pan, ten gospodarz mówi: pozwólcie obojgu ruść do żniwa. To jest niesamowicie fajne zdanie, bo ono pokazuje, że wbrew temu, co bardzo często słyszymy, my nie jesteśmy powołani, my w sensie chrześcijanie, nie jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić po tym świecie i tępić zło. Mamy tępić zło w swoim sercu, to prawda, bo z serca ludzkiego pochodzi wszelkie zło, jak mówi Pan Jezus. Ale zobaczcie, naszym celem jest całkiem coś innego, to znaczy jest pielęgnowanie dobra, które w nas jest i dobra, które jest w drugim człowieku. Bo tylko to ma siłę do tego, żeby autentycznie zmieniać ten świat. Kiedy bierzemy się do wypleniania zła, do tępienia zła, do śledzenia zła, do tego, żeby to zło potępiać, szczególnie w drugim człowieku, to robimy strasznie dużo zniszczeń, również w tym, co dobre. Bo włazimy komuś w życie, bo zaczynamy kogoś publicznie oceniać, negatywnie na niego patrzeć. I nawet jeśli w tym człowieku pojawił się jakiś zalążek dobra, to my tego nie zauważamy, tylko buciorami to depczemy, bo przyszliśmy właśnie wyrwać chwasta. Ta logika Pana Jezusa jest niesamowicie ważna dla chrześcijanina, bo ona nam zwraca uwagę na to, że my nie wiemy całej prawdy, my nie wiemy wszystkiego. Co ciekawe, ktoś mi zwrócił uwagę pod tym filmem z niedzieli, pod kazaniem też, że chwast to też życie, to też jest życie, też stworzone przez Boga, to jest coś ciekawego i to jest bardzo często coś, co jest też piękne. Oczywiście można dać się uwodzić tej piękności, ale z drugiej strony, no właśnie przez to, że my nie znamy całej prawdy, my nie wiemy, co jest w sercu drugiego człowieka, nie znamy jego intencji, nie znamy jego historii życiowej, to naprawdę wyrywanie chwasta jest czymś, co jest bardzo niebezpieczne. Można, zabierając się za wyrywanie chwasta z czyjegoś życia, naprawdę, tak jak powiedziałem, podeptać bardzo dużo dobra. Również tego, które robi Pan Bóg w sercu tego człowieka, w ukryciu przed Tobą. Ty nie wiesz, co jest. To jest, słuchajcie, bardzo częste też w takich internetowych połajankach, że tak powiem. Kiedy ktoś pokazuje jakąś część swojego życia, która również z perspektywy chrześcijaństwa jest grzeszna, to nagle zbiega się ilość ludzi, którzy jedyne co robią, to potępiają tego człowieka, bo robi zło, bo grzeszy, bo coś tam. Ale w ogóle nie wchodzą w historię tego człowieka, nie posłuchają tego człowieka, tylko czują taką nieodpartą, takie nieodparte, nie wiem jak to nazwać, siłę w sobie, która im każe od razu zadeptać tego chwasta, a przy okazji depczą wszystko. Całego tego człowieka, całą jego historię, całą historię również tego wszystkiego, co prowadziło do tego momentu, w którym się dzisiaj pokazuje publicznie z jakąś swoją częścią swojego życia, którą ktoś ocenia jako grzeszną. Bardzo to jest niechrześcijańskie, bardzo to jest niejezusowe i nieewangeliczne. I ta dzisiejsza Ewangelia bardzo nam to pokazuje. Pozwólcie rosnąć obojgu do końca, do żniwa. A na końcu żniwiarz się tym zajmie. Żniwiarzem jest przecież Bóg. To jest ten, który zna wszystko, zna myśli ludzkie, zna człowieka, zna jego historię. I tylko On wie, co tak naprawdę się dzieje w sercu człowieka. Dlaczego człowiek podejmuje takie, a nie inne wybory. Więc myślę, że dla swojego dobra i dla dobra innych ludzi, szczególnie tych, których próbujemy oczyszczać, szczególnie tych, których próbujemy w jakikolwiek sposób osądzać, warto zobaczyć, że Pan Jezus mówi stop, nie rób tego.
to, co Pan Jezus mówi w innych miejscach Ewangelii, to mówi: zajmij się swoim sercem, zajmij się swoim życiem, swoimi grzechami, tym wszystkim, co wychodzi jako złe z Twojego serca. Tutaj jeszcze taką dygresję zrobię. W Kościele bardzo często się mówi o tym, że nie potępiamy grzesznika, tylko grzech. To pięknie wygląda w teorii, ale w praktyce bardzo często to wygląda tak, że tak potępia się ten grzech, że ten, który go popełnia, ten, który jest grzesznikiem, a kto z nas nim nie jest, jest po prostu zniszczony, jest podeptany, bo wywleka się czyjeś brudy na wierzch, bo pokazuje się czyjeś grzechy na wierzch i potem się, i tylko doprawia się taką ideologię, że no my tylko tutaj potępiamy te grzechy, ale tego człowieka no nie. No nieprawda, bo jeżeli publicznie wyciągasz czyjeś grzechy, jeżeli komuś robisz połajanki, jeżeli kogoś potępiasz, to na miły Bóg niszczysz tego człowieka. No właśnie to jest ta Ewangelia, która dzisiaj to pokazuje. Bardzo mocno depczesz to dobro, które w nim jest, bo zabrałeś się za jego zło. Czytaj Ewangelię i zobacz, jak dużo można się nauczyć od Jezusa takiej dobrej pedagogiki, takiego dobrego postępowania z innymi ludźmi. A nie można zarzucić Jezusowi, że Panu Jezusowi nie zależy na czyimś zbawieniu albo na tym, żeby ten człowiek dobrze żył. Nie można. Dobrej soboty Wam życzę. Do widzenia.